Zdaje się dotarła. Mam nadzieję, że mnie słychać. El Chiflón! Się jedzie i dość szybko mknął. Zobaczymy. Niby Maps mi mówi godzinka do komitet i tam mam przesiadkę na następne kolektywo i zobaczymy, jak będą wyglądać te wodospady. Podobno są mega, mega. Zobaczymy. A to mi się goi. No, mam to posmarowane. Już dużo lepiej. Tabletki i niebieskie tabletki pomogły. No i fajne widoczki, nie? Mhm. I zjeżdżam z 2100 na komitet, jest na 1600 coś. Widziałam, także będzie cieplej, oby. Chociaż w San Cristobalu poprawiła się pogoda i jest super. No, no niestety tu mają bardzo dużo tych progów zwalniających, dlatego jedzie się wolno w miarę. No, ale tymi kolektywami jest stosunkowo tanio. Teraz płacę 60 peso. To jest, ja liczę zawsze w euro, gdzieś 3 euro, czyli 12 zł gdzieś. No, także na 89 km spoko, nie? I potem jest jakoś, nie wiem, 30 chyba coś, 30 peso i wstęp też niby 30, zobaczymy, jak to tam będzie wyglądać na miejscu. Co fajnego jest w tych kolektywach? Ale teraz pomyka, że normalnie są, jest jedno siedzenie, ja siedzę teraz na jednym, a tam są dwa siedzenia. Spokojnie. Jak ktoś sam podróżuje, jest dość wygodnie, jest dużo miejsca na nogi. A, wzbudza ma zainteresowanie. Dojechałam do komitat, jakieś 90 km, no jedzie się z godzinkę ponad. Tam wylądowałam, tam jest jedna, widać. A tutaj przeszłam tylko na drugą stronę. I ten, no i muszę śmigać, bo już mi jeden autobus uciekł. One sobie jadą jak jadą. I tutaj odjeżdżają w środku, stoją busiki i naganiają na El Chiflón, jakby ktoś chciał. Taksówki wszystko jeździ. I autobusy z tyłu też, nie? Także wystarczy się zapytać i ludzie pokażą. I spoko. No to jadę dalej. Mam nadzieję, że dzisiaj dojadę i wrócę. Bo muszę tą samą trasę wrócić. Wysiadłam za późno, teraz muszę dywać z buta. Jeszcze widziałam 2 km tam do tej kaskady, do tego wodospadu. Jak tu ciepło, policja jedzie. Ale tu ciepło. No mega. Kurczę, po drodze widziałam fajne drzewa. Nie wiem, ale tu widać kukurydzę, bo rośnie naokoło, patrzcie. Ach, to kukurydzę, ja myślałam tam. To ta kukurydza, taka nicka. No to nic, muszę nadgonić
Ale słońce daje. No. Patrzcie, jedzie trzcina cukrowa. Jest gdzieś trzecia po południu, także jestem mega późno. Mówią, że tu mam iść. Wejdę. Jest późno. No muszę jeszcze wrócić, ja już chyba 3 godziny jechałam. Jednak ponad 3 godziny trzeba jechać. Auta tu też jadą. Tam było wejście. No ładne, ładna tutaj okolica. Ale gorąco. Po San Cristobalu. Się cieszy. Ale normalnie krzaczasty, patrzcie go. Kolczasty, nie krzaczasty. No to idę. Będzie gdzieś kasa chyba. Jeszcze kawałek trzeba dreptać. A nie, to znaczy buzię sobie posmarowałam kremem, resztę nie. A on tu przyjechał, bo na pewno myśli, że na mnie zarobi. Dobra, nie wiem co tam maps mi, ale jeżeli to jest taka wysokość, to trzeba się nieźle wdrapać, coś czuję, bo na zdjęciach to inaczej wygląda. Okej. Pykam, odezwie się z kasy. Ale mi znowu nie wezmą tripoda. Ale zaoszczędziłam, dodałam i to zaoszczędziłam. No i nie ma tu ludzi. No miałam szczęścia więcej niż rozumu. Oczywiście tu zamknięte. Bo taka dziewczyna mnie wzięła. Także nie maszerowałam długo. I za darmo. Chciałam zapłacić, ale nie chcieli. No. Ale zrobiłam zdjęcie. Mam nadzieję, że coś wyszło. Wow. Fajnie tu, fajnie. I fajnie zacieniona. Zobaczymy, jak ten chiflon będzie wyglądał. Kurczę, no tam maki dwa. Patrzcie. O. Po prostu będę śledzić dziewczynę, bo... Oj, wszystko opisane, ja nie mogę. No ale coś tutaj, nie wiem, że nie można wchodzić. O, to jest naprawdę fajnie. Podobno ładny kolory wody. Widzicie to? Ten turkis? Wow. It's incredible, nice. Hola. Hola. O, tego muchas gracias. O! Ale dziewczyna wyglądała, no piękna. Takiej ładnej dawno nie widziałam. Patrzcie to. Ja nie mogę. Ale ładnie. Patrzę, czy tu ryby są, ale patrzcie ten piach. Jest jakiś taki muł dziwny ponoć. Śliski. No jest śliski. Ale ten kolor, wow. I woda, no zimna. Ale wszystko przygotowane po turystę, także. Pięknie. Tu jest kawałek, żeby iść do góry, także idę do góry zaraz. I jest dość ciepło, ale miałam szczęście, zaoszczędziłam co najmniej pół godzinki. Dziesiątaka tylko płaciła, także może z powrotem wezmę sobie. No, bo to dość kawałek tam trzeba pykać do głównej drogi. Fajnie, nie ma dużo ludzi. Wczoraj na pewno było więcej, bo było święto. Także... O, także ten, zobaczymy. No ale ciekawie. No ale jak tu to wszystko ładnie spreparowane. Wow.
cyklon, a do góry latają. Idę jeszcze dalej. No piękne, no taki kolor wody. Widzieliście coś takiego? Mega! No jestem super miło zaskoczona tym wodospadem. O Boże! I zaraz weszłam we błoto. Patrzcie. Kurna! Zawsze tak jest. A nie wiem, gdzie teraz dalej iść. Wow. Jeszcze coś zrobimy. Mam nadzieję, że mnie słychać. Kurczę, mikrofony i założyłam znowu. Nie wiem, po co go smyczę. Okej? Okay. Jeszcze coś zrobimy? Patrzcie na to. Jak glina. Jest jak glina, no. Wow, a za mną takie widoki. No i muszę uważać, bo kamera nie jest wodoodporna, a już tak czy siak źle działa. Super. A mają tu slackline za 250 od osoby. No to 10 euro czy 40 zł można sobie piedlina tym wodospadem w dół. Trochę szkoda kasy, ale kurla, fajny widok, nie? Patrzcie, to tu się tu leci. Trzeba jeszcze płacić. Kurczę, późno jestem. Tam jest też fajny punkt widokowy. I goście mega mili. Nawet mi buziaka posłali i powiedzieli, mogę zostawić mój plecak. Oni popilnują. No, teraz już trzeba troszkę więcej wysiłku włożyć. Mówią, że do samej góry jest 15 minut. Zobaczymy. Taka droga. Droga za mną. Okej. Okay. Jak zwykle. Po co się i pykam. Widzimy się na górze.
I dotarłam na samą górę, fajny widoczek. Pokażę wam, trochę się boję o kamerę, bo tam normalnie tak jakby mrzawka ciągle leciała. A jacyś, nie wiem skąd są tutaj, ale mają picie, a ja nie mam picia. Mi się kończy picie, jeszcze mam, ale już panika. Ua! Sami ocencie, czy warto było zapłacić 20 i tutaj przyjść. Nie chcę tam stać, bo naprawdę mrzawi. No i patrzcie, takie widoczki, tak się tutaj wchodzi. Teraz muszę pomiędzy tymi lianami i na górę. Fajnie, fajnie. Ale poczekajcie, bo ci młodzi tutaj się przebijali tu dołem. Widziałam, że się tam chytrali. Tu może można popływać, widzicie? Tutaj, na dole. I jest tęcza, nie? No, ten turkis jest niesamowity, ale można przejść, bo widać linę. Także pykam tam, ale bez kamery, bo tylko raz gruchnie i wszak czy siak ledwo zipie. O! Patrzcie, jak tu ładnie! Jakie sumę! Jak pięknie! No przecież tu zeszła! Widziałam młodych, zaraz wam pokażę. No, cud miód! Okej, pokazuję! Jakie konarska, tam zeszłam, tam z góry, ale spoko, no podoba mi się tu, mega, można tutaj nocować, przyjechać z tym namiotem i nocować, bo widziałam, że tam kemping jest, nie wiem ile kosztuje, ale spoko, fajne miejsce, tylko gorąco i woda mi się kończy. Dobrze, to zmykam, bo już jest piąta, a muszę z powrotem za godzinę ćmica. No, ale mi się udało, ładnie. Ciflon jak najbardziej, wdechę polecam, naprawdę, warto. Teraz muszę się po tej linie spiąć, patrzcie.